Dzień dobry, pozdrawiam Bonko Live, moi drodzy. Króciutki teraz odcineczek zrobimy, takie pół godzinki. Jesteśmy w krainie, gdzie życie sobie płynie, a mianowicie jesteśmy, słuchajcie, w Deep Magma Bog. To jest głęboka magma. Głęboka kopalnia. Dokładnie tak. I teraz sytuacja jest następująca. My tutaj musimy wejść na sam dół, do same jądro ciemności. O tak. Donejcik. To subek chyba, a nie donejcik. Co to jest? Y? O, to fajna mechanika, to lubię. Dobra, wiemy, o co chodzi. Ktoś czytał Jądro Ciemności? No, ja... W szkole było obowiązkowe, teraz już chyba nie jest. Chyba lektura. Dostałem na zachętę. O! Search party? Co to znaczy? Oho! Jak to zrobić? Świderkiem? Nie, moment. Świderek. A, chyba, że tak. Nie. Ty, no to nie wiem, szczerze mówiąc. Czekaj. A, chyba, że ta kula, coś z nią. Kula daje fula, może. Aha! On ma taką mechanikę. Dobra. Ciągle tu coś dupczy, ciągle tu coś pika, nie? No nie, no nie wytrzymam. Nie, no nie wiem, kurwa. Ej, ja nie rozumiem tego poziomu w ogóle. Co ja mam zrobić w nim? To, tego się nie da zdobyć. Nie wiem jak. Co dalej?
Oni coś tu skaczą, coś tu zbierają. Nie można dojść do tych rybek. Zaraz dostanę. Tu nie. Okej. Kur. Dobra, już wiem. Tylko trzeba zmienić się w słonia. Słoniem trzeba trąbą przesunąć kulę, żeby tutaj się przeturlała prawdopodobnie i rozwaliła tą górę. Dawaj. No. Dobra, mamy kolejny kwiatek, spoko. Co dalej? Kula chyba tu nie będzie rozwalać nic. Zresztą zobaczmy. Ale chyba nie. Sprawdźmy to. Nie, tu już nic nie będzie. No dobra, tu by musiała się taka kula pojawić. To trąbą zrobimy. Aha, dobra, teraz się pojawiło. Ukryte. Wskakujemy do góry. Dobra, mamy trzeci. Co dalej możemy zrobić? Brakuje nam dwóch. Tu coś jest ewidentnie do góry. Można by było to rozwalić. Czy to będzie to w tytule masz napisane, że będzie oglądane? Siema. Co słychać w Wielkim Świecie? Co ty gazet nie czytasz? Dobra. Teraz mamy jeszcze dwa do zdobycia. Mam gigatrąbę, nie? Co robią inni? Kurde, nie widzimy. No z tymi rybami na pewno coś trzeba zrobić. Bąbelkiem kulę, żeby do góry poszła. Czyli musiałbym mieć trąbę i bąbelka. Pokaż. Aha. No chyba nie. Jeszcze się upewnijmy.
Chcemy przechodzić przez ścianę, żeby do ryb wbił. To zaraz zobaczymy, poczekaj. Może bąbelek przejdzie przez ścianę, wiesz? Tak. Oho! No dobra. Mamy 4. Brakuje 5. Tam jest 5, już był. 5 jest gdzieś ukryty. Była już wiertarka używana, wiesz? Tu jeszcze coś jest. Tu coś. Ale tego się nie da rozwalić. Jak? Ale co wiertarkę? Wiertarką ja już zrobiłem. Nie wiem. Świdę środkowy pattern, czy wejdziesz tak w ścianę? Nie no, została nam ostatnie i gdzieś jest ukryte, no i no teraz nie wiem gdzie totalnie. Ten? No nie. Serio? To był trudny poziom. Ja bym tego mógł nie znaleźć. Na YouTubie zobaczyli i zadowoleni, no.
Piu, co mu się dzieje? Jakiś kamyk jest, flower coinsy. Ja mu dam 50 flower coinsów? Dobra, dam mu. Aaaa! Dobra. Floating high jump. 3 gwiazdki trudności, widzowie. O kurwa! Dobra. Widzę, że będziemy próbować. Ty, a czy ja badża odpowiedniego ustawiłem tutaj, czy nie? Nie. Czekajcie, give upa robię. Bo muszę badża wziąć. Action badge, ale ja bym musiał go wyposażyć. A ja mogę go wyposażyć? Czekajcie, exit course, dobrze. Czy ja go mam, czy ja walczę o tego badża teraz? Jak to działa? A, to. Dobra. Dobra, mam go. Czyli nie zatrzymuj się, mówisz, tak? No ale nie no. Chwila. Okej. Jest szefem od 86 miesięcy, drugi najdłuższy związek w życiu Cat Papra. No, nie wiem, czy nie dłuższy. No nie, może nie. Ale ja z tobą kredytu nie mam. Jak coś. Dobra. Speedrun. Jak tam doskoczyć teraz? Trzeba od dołu go uderzyć. O kurwa! No to żem zrobił. Dobra, już wiem co trzeba zrobić. Od dołu go uderzyć, moment. Ach. Dobra. Źle to zrobiłem. A! Szybko, szybko, pomóż mi! Nie uciekaj, kolego! Ready to ride?
Grzybek? Oj, cilek. No nie, no. Och, no. Nie, nie jestem ready to ride. No ja muszę mieć grzybka, ja tego nie zrobię bez grzyba. Czekajcie, muszę tego grzyba wziąć. Moment. Dobra, jedziemy. Aha. O kurwa! Nie! To było podchwytliwe. Może być? Kurwa, ty gnoju! Nie! Coś ty mnie... Ja muszę tabletki wziąć, widzowie. Tak być nie będzie. Cieszę się, że jesteście. Argo podkreślenie Mads jest szefem od 43 miesięcy. Dzięki Argo łysy! Za długo? Nie, czemu za długo? Jest okej. Oj, ciul. Witam prawie diabeł, a prawie to diabeł, brakuje ci jedyneczki do diabełka. Dokładnie, witam prawie diabeł, witam. Aha, my jesteśmy tu, w prawo i na dół. Gdzie Picza? W innym zamku jest. Aha. Podkopujemy się. Dobra, tutaj trzeba uważać.
Oho! Ukryty poziom. Ci du di du di du. Ci du di du di du, ukryty poziom. Aaaa! Będę słoniem. Jestem gigasło! Już nie jestem. Giga grzybem. Jestem giga starym grzybem. Wo-o! O! Oh no. Okej, okay. Tego się nie da zrobić bez przekopania. Pod spodem trzeba się przekopać. Tylko skąd świderek wziąć? Może tu gdzieś świderek będzie, ale to już od początku. O Jezu. O! Tutaj shiny. Tu coś w środku jest w nim. Oho! Czarno... Oho! Jedziemy! Nie ma! Skończy się już? To wejdziemy tutaj. Gasist Jakob jest szefem od 5 miesięcy. Ja to czasami się dziwię, że czas tak zapierdziela. Zapierdziela fest! Niestety bardzo mocno leci szybko. Kiedy się kończy ta przemiana? Ona się zawsze będzie już tak? Jadymy. Aha. Go, 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 Dawidek. Dzięki za 5 miesięcy, das ist Jakob. Czas leci nieubłaganie, no niestety. Nie, to nie jest samograj. Ta gra jest trudna. Niektóre poziomy są po prostu takie tunelowe. Że po prostu wystarczy, że pójdziesz, a on sam będzie tobą dosłownie kierował, ale to nie, to mało które takie poziomy. Większość poziomów wymaga od ciebie zaznajomienia z mechanikami gry, na przykład tym, że masz w odpowiednim momencie się przemienić. On będzie chciał pieniądze pewnie, no nie, no on znowu chce pieniądze, żebym mu naprawił most. Co za gość. Pa.
Okej, okay. I tam jest zamek za 15, a tam na dole za 25. Po prawej jest sklep. Zapiszmy i podejdźmy do sklepu. Stare Mario jest lepsze. Ale konkretnie które? Bo to jest nowa, to nie jest odnowiona wersja starego Mario. Aha. Coś takiego. O. A, rozumiem. Czyli jak się patrzymy w drugą stronę, to wtedy to się ok. Czekaj. O. Dobra, to jesteśmy w stanie to tak zrobić. Co tu się dzieje? Okej. Dobra. Wow. Trochę jak logo Twitcha wygląda, nie? Aha, teraz ciekawe to, jak to się... Chyba dołem. O kurdy. Świder? Nie rozumiem tego. Nie zdążyłem do niej dojść. Że tak powiem. Dobra, spróbujmy ten poziom do końca przejść po prostu. I będziemy... No, leć! O kurwa! No to zajebiście. Nie, no nie da się. Czekajcie, dojdę do niego. Oho. O, jest, udało się. Uhu, dzięki. Dobra, świetnie. Świderek. O kurwa. Co jest? Ale naćpańsko.
szybciutko. Come on, come on. Aaaa! Mamy go. Hi again! To trzeba już normalnie przejść po prostu. Do rury. Listwa wczoraj, w poniedziałek. Grałem w Princess Peach. Kurde, zajebista gra, jak na... Znaczy, ogólnie Princess Peach to jest taka gierka ewidentnie dla jeszcze młodszych i tych, którzy no tak nie poradzą sobie. Ale ta różnorodność, kurde, że jest ta księżniczka i ona ma tyle różnych wcieleń i te umiejętności swoje, to naprawdę było ciekawe. Wiadomo, ci bossowie tam i tak dalej byli tacy uproszczeni. To było dosłownie tak jak w Mario, ale uproszczona wersja. To pożycz? Ale jeszcze nie przeszedłem. Ale mogę ci pożyczyć, Princess Peach. Mogę ci pożyczyć więcej gier. Jakbym ci miał wysłać paczkomatem, to ci przecież mogę więcej pożyczyć. Czekaj, co to jest? Deep Magma Bog Flying Battleship. A, bo to jest Battleship. Dobra, to tu ostatniego zrobimy sobie. I zmienimy i lecimy z dalszym planem dnia. Dawaj grzyba! Dawaj grzybola! Oho! Co robi ten? Dobra, mogę na niego wskoczyć. A, bo my, to jest taka misja, że okej, ja już widzę, o co chodzi. Nie! Kurwa, debil! No co za kr... Dobra, nie, nie, muszę od nowa zrobić ten poziom, nie? Jakby mój umysł nie potrafił ogarnąć tego, że kamera się przesuwa przecież i ja muszę się ścigać z tym. Dawaj. Ej, Listwa, widziałem jakiś twój film na jakimś kanale, nie wiem, czy ty wy jakoś współtworzycie go, czy to jest twój kanał, czy co? Ty zawsze w tej czapce, kuchwa, jesteś. Weź ty, hopie, zmień stylówę. Dawaj na głowę jakiś tupecik albo czapkę z daszkiem, a ty zawsze w tej zimowej jesteś. No ja wiem, ja też używam czapki, że jak nie chce mi się, nie wiem, jak masz włosy na przykład nieogarnięte albo... bez jakiegoś żelu czy czegoś. Kangurek, ale ty jesteś. Kangurek mówi, że ma nie słuchać, no dobrze. O kurwa. No kurwa, co, help me! Ty widzieliście tego grzyba głupiego? On chciał, żebym mu pomóc i uciekał ode mnie. No troll jakiś to był. Przyznać się, kto to z czatu? Zaczynasz nagrywać bzdury? A nagrywaj se bzdury. Ja to jakbym nie miał, ja wam powiem tak, że jak ja bym
na pewno nie miał tego kanału i w ogóle tych wszystkich rzeczy, które zacząłem te kilkanaście lat temu, to bym i tak to zaczął w dzisiejszych czasach, bo kurde, wystarczy telefon komórkowy albo kamerka internetowa i set zaczynacie coś nagrywać. Tylko najważniejsze jest podejście, żeby nie traktować tego jako coś, co będzie definiować waszą przyszłość. Bo z takim podejściem nie możecie zaczynać w ogóle, bo... Może być ciężko. Znaczy lepiej jest zakładać, lepiej jest się przykładać do tego stopnia, że mogłaby być to wasza przyszłość, czyli bycie tfu influencerem. Boże, to jest słowo, jest tak jakby wam matkę obraził. O kurwa, nie wziąłem, ale gówno. Dobra, listwa, to przez ciebie wszystko. Trzeba być debil! Udało mi się. Dobra tam. Skaczę ci na łeb. Donica na łeb. Jakbym miał na tym zarabiać, to bym dawno przestał być fan. Najważniejsze jest to, żeby robić to, co znaczy, że... Bo jest bardzo dużo takich ludzi, którzy robią coś, co przynosi zyski, w sensie dosłownie zasięgi i pieniądze, dlatego że się wpisuje w jakiś trend, ale jest to robione tylko po to, żeby właśnie wykorzystać ten trend, i to nie ma nic wspólnego z zainteresowaniami i sprawianiem też samemu sobie jakiejś tam przyjemności. Na przykład, nie wiem, udawanie jakiegoś kretyna. Nie wiem, ja bym chciał wiedzieć, jaką psychę mają te osoby, które na TikToku robią live'y i siedzą z tym chipsem albo z łyżką robaków zafollowujcie jeszcze tutaj, łapcie go. To nie wiem, to tam chyba musi być psychoterapeuta, musi tam siadać z nimi i rozmawiać na ten temat. Dobra, pozdrawiam Bonko Life, wrócimy do tego Mario, lada moment, zostało bardzo mało, bo patrzcie, znaczy, kurde, w teorii bardzo mało, patrzcie. Tutaj do końca trzeba zejść, ale jeśli chodzi o mapę u góry, to mamy tam, raz, dwa, trzy, cztery i te dwa jeszcze landy na dole musimy zrobić. Ja już mam je rozpoczęte. No... Gitara siema.